Były z Lamusa. Witam Państwa jak zawsze w towarzystwie redaktora Zygmunta Kałużyńskiego. Panie Zygmuncie, proszę Państwa, dziękujemy za listy. Obaj dziękujemy. Tych listów przychodzi coraz więcej, naprawdę. Znaczki coraz droższe, a Państwo coraz więcej do nas ślą listów. One są czasami bardzo wzruszające, czasem tragiczne. Opowiadają Państwo historie swoich losów, które często są równie ciekawe albo ciekawsze od fabuł filmów, które przedstawiamy. I naprawdę spędzamy nad nimi długie godziny. Ostatnio w listach pojawiło się także dużo gratulacji i to nie tylko poświęconych cyklowi Perły z Lamusa, ale osobiście dla Zygmunta Kałużyńskiego z powodu wydania jego pamiętników, więc pozwoli Pan, panie Zygmuncie, że panu pogratuluję w imieniu naszych telewidzów i moim własnym. Jest dla mnie zaszczytem, że mogę z panem rozmawiać. Jestem wzruszony i zaskoczony. Dziękuję z całego serca. Ale panie Zygmuncie, dzisiaj mamy poważną sprawę. Musimy zareklamować film Ostatni miliarder, który za chwilę państwo obejrzą, a który branżowy tygodnik Film potraktował bardzo niechętnie. Autor recenzji z tego filmu próbował doszukać się wszystkiego dobrego, co można by o tym filmie powiedzieć, nie doszukał się niczego. Otóż panie Zygmuncie, musimy udowodnić, że ten film ma jednak pewną rangę. Film napisał, że przeszedł w 1934 roku zupełnie bez echa, a René Clair, reżyser filmu, wręcz się go wstydził. Przypuszczam, że kolega, który pisał o tym, nie zna filmu i są powody, ponieważ, panie Tomaszu, jest to znowu w naszym programie absolutna premiera. Rzeczy, której nigdy w kraju nie było, 17 już podobna w Perłach z Lamusa. Z tego powodu ja z kolei składam panu gratulacje. Prawda, ja jako dziennikarz filmowy wiem, że to nieraz pisze się o filmie, którego się nie widziało, bo trzeba, robiło się. Ale w tym wypadku jest to szczególnie krzywdzące, dlatego że ten film właśnie jako skandal jest ciekawostką historyczną. A więc bez rozgłosu czy ze skandalem? Jak było w 1934 roku? Z szalonym skandalem, dlatego że film podejmuje sprawę dyktatury w czasie, kiedy cała Europa była właśnie we władzy podobnych, autorytatywnych kierowników. Właściwie poza Francją i Anglią już nie było systemu parlamentarnego. No, Europa była pogrążona w kryzysie, a kryzys, jak wiadomo, sprzyja władzy autorytarnej. Przecież oby to się nie sprawdziło w Polsce teraz. Ten film jest i o kryzysie, i również o dyktatorze, zrobiony prawie lat temu, 60, w roku 34. Otóż w roku... Na czym skandal polegał? Na tym, że w roku 33 doszedł do władzy Hitler w Niemczech. Wówczas kręcono filmy od razu w dwóch wersjach. I Francuzi, i Niemcy robili ten sam film z aktorami wymiennymi. Otóż René Clair, autor tego filmu, również miał go nakręcić w Niemczech. Ale firma niemiecka Tobis odrzuciła scenariusz, dlatego że była to satyra na dyktatora, a już mieli dyktatora. Więc René Clair złagodził swój film. Przeniósł go do kraju operetkowego, malutkiego, jak księstwo Monako, nazwał go Casinario. Zamiast dyktatora prężnego, krzykliwego, dał czcigodnego szefa banku, ale jednak dyktatora. Nie pomogło, bo rząd ówczesny francuski był prawicowy i usiłował porozumieć się z Hitlerem. Zresztą przeważnie później ci panowie uczestniczyli w czasie okupacji w rządzie kolaboracyjnym. Petena. Właśnie. No i gdy film wszedł na ekrany, to wywiązała się taka awantura. Organizacja Action Française, prawicowa, rzucała jajami zgniłymi w ekran i tak dalej. I René Clair znalazł się w takiej sytuacji, że pojechał do Anglii, potem do Ameryki, następne jego lata były za granicą. A kto to był René Clair, panie Tomaszu? Ja panu coś pokażę. Jest to jedyny reżyser filmowy, który dostał się do Akademii Francuskiej. A co to jest Akademia Francuska? Instytucja najbardziej poważna w Europie, jeśli idzie o wielką twórczość. Założona 400 lat temu, 40 wyselekcjonowanych panów. I nagle René Clair zostaje tam przyjęty, bo uważa się, że tak reprezentuje kulturę francuską w kinie, na poziomie prawie że Moliera, że zasługuje na to. Więcej, mam ja tutaj słownik
Larusa. Dostać się do Larusa jest może i trudniej niż do Akademii Francuskiej. Proszę, René Clair jako jedyny reżyser filmowy figuruje tutaj. Obok jest cesarz Klaudiusz, który po francusku też się zaczyna na C. Może byłaby szansa, żeby to pokazać nieco bliżej. Może koledzy kamerzyści pokażą to. Mhm. I również na tej samej stronicy, prócz cesarza Klaudiusza, który... To jest René Clair. Tak, niżej jest cesarz rzymski, który się zaczyna również na C. A na dole mamy Claudela, jednego z największych poetów francuskich, ubranego tak samo w oficjalnym... Jako członka Akademii Francuskiej. No tak, we fraku z tymi szamerowaniami. Ale padł tutaj zarzut, że ów wspaniały reżyser, tak uhonorowany, członek Akademii i z pięknym zdjęciem w Larusie, po prostu wstydził się tego filmu, bo mu nie wyszedł, bo to jest dzieło nieudane. Co więcej, jest to dzieło, no, które dzisiaj nie bardzo już kogokolwiek może zainteresować, ponieważ obficie są tam cytowane aluzje dzisiaj niezrozumiałe. Otóż ja myślę, że jest zupełnie odwrotnie, ponieważ te aluzje, które Państwo zobaczą, bo film ma charakter bajki, przypowieści, no są czytelne dzisiaj i u nas tak jak nigdy i nigdzie. Po prostu wygląda to, jakby to był film dzisiaj zrealizowany dla Polski i dla Polaków. Także aluzje są, powiedziałbym, aż nadto czytelne. A co więcej, konwencja gdzieś w pośrodku drogi pomiędzy królem Maciusiem I a Gombrowiczem jest także bliska naszemu sposobowi odbierania filmu. Także myślę, że Clair nie musiał się tego wstydzić. Czyli znowu tutaj jest coś jaskrawo nieprawdziwego w tej recenzji, awansem zrobionej w tygodniku film. Otóż, panie Tomaszu, idzie o to, że dotychczas René Clair robił komedie obyczajowe, takie jak Milion, jak Pod dachami Paryża, które należą do klasyki. W podręcznikach historii kina są całe rozdziały poświęcone Clairowi. Ten film nagle jest wyjątkiem w jego twórczości, dlatego że jest publicystyczny, jest polityczny, interweniuje. Zresztą nie on jeden wtedy to tak postępował, bo komedia filmowa była nieprawdopodobnie popularna. Na przykład Chaplin miał, jak obliczono, 800 milionów widzów w Afryce, w Azji i wszędzie indziej, czyli więcej niż jakikolwiek artysta w historii ludzkości. I oczywiście też dostał ambicji, robi na przykład film Dzisiejsze czasy, tam jest taka scena, że jedzie ciężarówka, spada z niej czerwona chorągiewka, która służy do oznaczenia, że to jest tył samochodu. Chaplin bierze to do ręki, woła do szofera, żeby... że coś zgubił. W tym momencie wychodzi tłum manifestujący. Chaplin na przodzie z chorągwią czerwoną zostaje aresztowany niesłusznie. Ja myślę, panie Zygmuncie, że fakt, iż pan powołał się na Chaplina, jest najlepszym dowodem, iż film Ostatni miliarder René Claira nadaje się do porównań z najlepszymi arcydziełami w historii filmu. Myślę, że czas, aby państwo sami porównali opinię przeczytaną w prasie z filmem, który mogą państwo osobiście obejrzeć na ekranach telewizorów. Perły z Lamusa, jak zwykle za miesiąc, z nowymi atrakcjami będzie Marlena Dietrich. Zapraszam na Ostatniego miliardera.